Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam was dzisiaj do Top Gear luty 2017. Mieliśmy 2 miesiące przerwy, sorry bardzo. Mam nadzieję, że uda się to bardziej regularnie robić. Jest kilka gier, wydaje mi się, że są fajne. Dwie zostawię sobie na pewno na dłużej. Druga sprawa jest, że jedna mnie strasznie denerwuje. Po prostu nie umiem w nią grać dobrze. Trzecia kwestia jest taka, że dla osób, które są zainteresowane już bezpośrednio Samsungiem Galaxy A5 2017, na końcu wam pokażę, no bo zbliżamy się do końca baterii, to pokażę wam, jak wygląda od wczoraj zużycie baterii, jeżeli ktoś nie śledzi mojego Twittera czy Facebooka, tam dawałem informacje. No dobra, przechodzimy sobie. Hop, hop, hop 2. Gra, która... no niestety bardzo mnie denerwuje. Dlaczego? Nie wiem, czy pamiętacie te wszystkie Flappy Birdy i inne takie. No to jest bardzo podobne, natomiast działa na dwóch zasadach, że mamy powietrze, mamy wodę i później po prostu jakby sytuacja klikania odwraca się, czyli musimy w ten sposób robić. Okej, okay, klikamy sobie tutaj, żeby w ten sposób skoczyć, a później musimy klikać, żeby nurkować, więc no to jest taka rzecz, o której gdzieś tam warto powiedzieć. O, właśnie. Musimy się do tego przyzwyczaić, bo po prostu w momencie, kiedy przechodzimy do wody, jest to po prostu na odwrót i to jest taka kwestia, o której gdzieś tam warto wspomnieć. Tu nas wyrzuca. Ach. Niestety. Natomiast, no jak widzicie, rekordu nie mam jakiegoś super. Chwilę to pograłem, bardzo mnie zaczęło denerwować, ale widzę, że to jest w miarę świeża produkcja. I dla osób, które są zainteresowane i lubią właśnie te Flappy Birdy i poprzechodzili już wszystko, myślę, że to może być dość ciekawe. Jezus Maria. No jest, no dobra, reklamy. Oczywiście, no wiem, wiadomo, można wyłączyć internet, ale mimo wszystko, skoro mam tu swój główny numer, aby coś ważnego przyszło, to wolałbym was o tym poinformować. No w każdym razie, jak widzicie, no nie idzie mi zbyt dobrze, to jest gra, która mi strasznie denerwuje, natomiast widzę, że chyba rozumiecie, czy mam przynajmniej... że rozumiecie zasadę, czyli po prostu najpierw u góry w tą stronę, do góry nogami, po prostu musimy jakby zanurzać ten nasz bąbelek, tutaj naszą kulkę, więc działa to w ten sposób. No, możecie się pochwalić swoimi wynikami, natomiast podejrzewam, że ktokolwiek pierwszy kliknie w to i zacznie w to grać, będzie miał dużo lepszy wynik niż ja 21. Druga gra natomiast już jest bardzo interesująca, Conduct This. Dobra, odmawiamy, nie chcemy, żeby mieli dostęp. Natomiast gra polega na przepuszczaniu pociągów. Przepuszczanie pociągów, no thanks. Przepuszczanie pociągów, my jesteśmy na drugiej mapie, tu jesteśmy. Przepuszczaniu pociągów i działa to na takiej zasadzie, że mamy raz kilka pociągów, musimy unikać zderzeń, z innymi pociągami, z innymi samochodami, coś takiego. Pokazuje nam, że czerwony musimy zawić do czerwonych. O, tu musimy kliknąć. No i już jesteśmy, że tak powiem, no niestety. Wybuchy są bardzo, bardzo fajne, znaczy bardzo ładnie wyglądają. Natomiast no warto o tym wspomnieć, że niestety musimy to robić w ten sposób, że musimy przepuszczać między sobą te pociągi. Czerwony bierze i musimy je zawieźć do czerwonego domku. Tu musimy zatrzymać pociąg, ten zabierze i jedzie dalej do czerwonego. Tu możemy go puścić, niech on jedzie dalej. Oj, no niestety nie udało się. No jest to na pewno gra, raz, że zręcznościowa, dwa, że reklama. No i wygląda to w ten sposób, że musimy tutaj na okrągło po prostu kontrolować te pociągi. Sytuacja jest taka, że musimy zebrać o 50 pasażerów w chwili obecnej. Musimy zatrzymać sobie ten pociąg w tym miejscu, powiedzmy. No i lecą następne pociągi, ten możemy zwolnić, może pojechać, ci odbieramy, tu możemy zrobić w ten sposób. Okej, okay. Udało się. Nie do końca wiem jeszcze, jeżeli chodzi o wszystkie oznaczenia, bo niektóre się takie pojawiają dość ciekawe, jeżeli chodzi o pociąg. No i tak w kółko musimy wozić. Musimy przewieźć 50 pasażerów. Wtedy... Ach, ale fuks. Wtedy oczywiście przechodzimy do konkretnego następnego poziomu. Dostajemy punkty, oczywiście za czas, bo to również ma tutaj znaczenie, jeżeli będziemy długo bardzo przetrzymywać pociągi. I jak zobaczcie, no kolejny punkt na trasie, na tej mapie. Tych mapek jest kilka, więc wydaje mi się, że ta gierka zostanie ze mną na dłużej, żeby po prostu sobie pograć. Jak możecie zauważyć, o... Aha. Było trzeba przestawić ten pociąg, żeby... Tą planszę jeszcze nie grałem, przyznaję się. Natomiast ewidentnie było trzeba przestawić po prostu tutaj te tory.
A, do niebieskich musimy ich przewieźć. Ciekawe, gdzie ona pojechała teraz. O, jedzie. Jedziemy do, no w sensie do niebieskiego domku, to jest taka informacja. Musimy zatrzymać. Aha, no i nie przestawiłem znowu zwrotnicy. No dobra, no, widzicie, nie jest to proste, natomiast gra jest na tyle fajna, że rzeczywiście można sobie trochę tutaj pokombinować. Jest, wydaje mi się, że jest nawet dość trudna. O, tu się aha, nasz pociąg też dostał, niestety. Przechodzimy do kolejnej gry i Cubeway, tak to się nazywa, gra taka dość dziwna, znaczy wydaje mi się, że jest trochę chora psychicznie, natomiast możecie zaraz zauważyć, o co chodzi. Natomiast przesuwamy się specjalnym takim po prostu sześcianem między poszczególnymi takimi miejscami. Warto użyć słuchawek, jak pokazuje nam tutaj producent, natomiast głównie chodzi o to, że play. Wybieramy sobie, no akurat druga misja. Głównie chodzi o to, że po prostu, o, lecimy sobie w lewo albo w prawo, tylko tak się poruszamy. Musimy się zbliżyć do tej przeszkody, żeby sobie ją odsunąć. Idziemy do następnej, następna też nam się odsunie i lecimy do przodu. To też nam się odsuwa, no i kończymy level, więc tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście później jest trudniej, bo są takie miejsca, te levele niestety się długo ładują, natomiast są jakieś tam fajne informacje, jeżeli chodzi o poszczególne plansze. Kolejna rzecz jest taka, że są levele, oczywiście, w których pewne rzeczy się rozszerzają, już wam pokazuję. O, okej, to nam się przesuwa. Idziemy do przodu, to nam się rozszerza i nie zdążyliśmy. Jeszcze raz. Och, za szybko chciałem. Widzicie, że są takie x-iki, do których musimy się zbliżyć. Fajne są te cienie, takie pokazujące tak naprawdę. O. I teraz podchodzimy i to nam się zacznie odsuwać. Lecimy dalej. To nam się odsunie. I to nam się odsunie i lecimy. Jesteśmy w następnej planszy. Wymaga trochę precyzji, trochę cierpliwości na pewno, bo musimy jednak poczekać w zależności od tego. Każdy z tych obiektów w innym czasie się odsuwa. Musimy się do niego dość mocno zbliżyć, dlatego precyzja. Wygląda naprawdę bardzo ciekawie. Myślę, że ta gra również może zostać ze mną na dłużej, ale mam innego jeszcze tutaj faworyta w tym zestawieniu. Crossroad Crash. Gra taka no, trochę podobna do tego Crossy Road, natomiast no, zasada jest trochę inna, natomiast my tutaj musimy przyspieszać ruch na skrzyżowaniu. Wygląda to w ten sposób, że mamy planszę i przejeżdżają sobie samochody z różnych kierunków w różną stronę. I teraz no, do momentu, kiedy on oczywiście jedzie sobie jeden samochód, przejeżdża, to nic nie ma, natomiast możemy kliknąć dany pojazd, żeby przyspieszył. Gorzej, jeżeli dwa samochody się zbliżają między sobą, a tutaj ten akurat, o, tego musimy przyspieszyć, o widzicie, no tak, na takiej zasadzie mniej więcej to działa. Oczywiście później levele są bardziej skomplikowane, musimy obserwować, no bo tak to się może skończyć później. Najlepiej klikać sobie od razu, jeżeli jest wolne, żeby zdążył dany pojazd przejechać, żeby nie było jakiegoś większego problemu. One jadą z różną prędkością. Jeżeli nic się nie pojawia tutaj, to najlepiej kliknąć, żeby od razu on przyspieszył i przejechał całe skrzyżowanie bez jakiegoś większego problemu. No to początkowe levele oczywiście są o tyle proste, że nie ma tego ruchu jakiegoś dużego, później jest dużo, dużo gorzej. O. Jak widzimy, że przyspieszenie jest sygnalizowane po prostu dymem z rury wydechowej. Smog oczywiście, jak najbardziej na topie temat. Więc tak to wygląda. Musimy zebrać oczywiście odpowiednią ilość tutaj, o, odpowiednią ilość monet, żeby przejść po prostu do kolejnego poziomu. To chyba jest do kolejnego 100. Kolejna gra, która wydaje mi się bardzo, bardzo fajna, The Little Fox. Oczywiście wszystkie linki macie w opisie, więc możecie sobie od razu kliknąć, żeby sobie pobrać konkretną produkcję z Google Play. Ta gra jest o tyle ciekawa, że jest dużo tutaj aspektów, jeżeli chodzi o jakieś przyspieszanie, nieprzyspieszanie. Druga rzecz, nie chcę. Druga rzecz, jeżeli chodzi o kierowanie, bo musimy robić w ten sposób. O, jeżeli uderzymy w ścianę, to od razu mamy smutnego liska i musimy próbować jeszcze raz. Natomiast wydaje mi się, że nie warto, o, taki śmieszny dźwięk jeszcze jest, nie warto zbierać wszystkich tych elementów, które są tutaj pokazane, bo niestety nie da się zebrać wszystkich. Oczywiście musimy kierować, są takie, o właśnie, miejsca, gdzie obraca automatycznie nas i musimy mieć jakby troszkę orientację w terenie, jeżeli chodzi o właśnie naszego liska. Tu nas obraca, ciach, no znowu się nie dało. Pojedyncze kliknięcie oczywiście generuje skręt w lewo, raz,
O właśnie, i teraz do lawy, niestety. No możemy oczywiście to sobie obejść, jeżeli chcemy dookoła, nie musimy tego wszystkiego zbierać w ten sposób. Ładnie graficznie, bardzo fajnie, że jest taka animacja, jest obracane wszystko ładnie, więc prezentuje się to całkiem nieźle. Pamiętajcie, że musimy też w trakcie skoku po prostu się obrócić. No właśnie. W związku z tym możemy się cofnąć oczywiście kosztem pieniążków. O jest. Kosztem tutaj takich pieniążków do poprzedniego miejsca, gdzie skończyliśmy. Są jakieś zapisy. Są miejsca, gdzie nas przyspiesza, gdzie nas zwalnia. No jest. 86%, więc zaraz może się uda to wreszcie przejść. Udało się. Mam nadzieję, że któraś z gier przypadła wam do gustu. Wszystkie są takie, powiedzmy, w miarę świeże. Więc jeżeli macie ochotę, zapraszam bardzo serdecznie. A teraz obiecony SOT. No 3% zabrała nam ta gra, jeżeli chodzi o baterię w przypadku A5 2017. Myślę, że właśnie no, wszystkie te top aplikacje, top gry będę właśnie pokazywał na innych urządzeniach, które posiadam. Dzięki temu będę mógł wam pokazać coś tam więcej, jeżeli kogoś to dodatkowo interesuje. I 11 godzin pozostało. Użycie jest 11 godzin 30 minut, od wczoraj gdzieś tam od godziny 13, mam 23% i mam no 5,50, myślę, że spokojnie 6 godzin 6,30 uda się osiągnąć, to jest mój drugi wynik, wcześniej też miałem około 6 godzin, więc wydaje mi się, że będzie to standardem. Ktoś mi tam mówił, że czy korzystam z wszystkiego, tak, korzystam, wszystkie aplikacje są tutaj aktywne, skonfigurowane, jak widzicie powiadomienia są, więc normalnie korzystam z tego urządzenia jako swoje główne w chwili obecnej. Dobra, dajcie znać, co myślicie, dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.